Cześć wszystkim, witam Was na kanale O Zapachu Słońca, czyli Życie z Przestrzeni Serca. A w dniu dzisiejszym zapraszam Was na film z serii Foodbook, czyli co jem w ciągu dnia, wersja letnia. Więcej o tym opowiem za chwilę, a teraz czołóweczka i zaczynamy! A więc zapraszam Was do oglądnięcia Foodbooka, ale zanim to się stanie, chciałam powiedzieć kilka bardzo ważnych kwestii. Pierwsza jest taka, że ten Foodbook jest w wersji letniej, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo mocno owocowy, bo w lecie moja bazuje dieta na właśnie sezonowych owocach, najczęściej polskich, ale nie tylko. No, a jeśli interesują Was przepisy na surowe potrawy, ale w wersji no nie takiej owocowej, tylko wytrawnej, pikantnej, takiej obiadowej, to zapraszam Was na inne moje foodbooki, ponieważ na moim kanale jest bardzo dużo już foodbooków uzbieranych. Są dwudniowe, trzydniowe, tygodniowe z kosztami, więc jeśli Was to interesuje, chcecie się zainspirować, no to zapraszam. Następna rzecz jest taka, że na dzień dzisiejszy na moim YouTubie dzieje się dużo mniej niż na moim Facebooku O Zapachu Słońca, także jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to zapraszam Cię na Facebooka O Zapachu Słońca. Ta-dam! Mam też Instagrama i tam też się dużo dzieje, na pewno więcej się dzieje niż na YouTubie, więc zapraszam Cię na mojego Instagrama. Ta-dam! I jeśli jesteś zainteresowany postami sokowymi, no to jak zwykle zapraszam do mojej perełeczki, czyli Raw Stacji. Ta-dam! No okej, okay. A teraz możemy przejść dalej. Ten foodbook jest trochę inny niż zwykle, zobaczycie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba taka forma foodbooka, trochę inna od poprzednich. I ogólnie mam zamiar zabrać się w końcu za ten kanał tutaj na YouTube, więc będę wdzięczna, jeśli pod tym filmem dacie znać o tym, jaka tematyka filmów by Was interesowała, co byście chcieli może usłyszeć z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia. Oczywiście mówię tutaj głównie o tematach zahaczających o surowe jedzenie, ale oczywiście nie tylko. Więc wszystkie komentarze pod tym filmem będę uwzględniać i zamierzam się wziąć za po prostu jakieś nagrywanie. Oprócz tego pamiętajcie, że jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście wspierać to, co ja tutaj robię, pomóc mi szerzyć światełko w świat, to pamiętajcie, że każda łapka w górę, każde zostawienie komentarza pomaga zwiększać mi zasięgi, także udostępnianie moich filmów gdzieś na swojej tablicy, na swojej stronie, na swojej grupie na Facebooku, czy ogólnie gdziekolwiek pomaga właśnie te zasięgi zwiększać, więc jeśli chcesz mi pomóc, no to wiesz, jak to zrobić. No i słuchajcie, z mojej strony to tyle. Chyba nic więcej do dodania nie mam, chociaż zawsze po fakcie się skapnę, że coś więcej mam do dodania. Natomiast, no dobra, no to żegnam się z Wami. Czekam na Wasze zdanie, opinie i na Wasze propozycje następnych filmów niefoodbookowych, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Z mojej strony to wszystko. Cieszę się, że tutaj jestem, że mogę nagrywać, więc moi drodzy, do zobaczenia! Na śniadanie zjadłam wiśnie i czereśnie, natomiast co bardzo mnie zdziwiło, to właśnie wiśnie, a nie czereśnie, miały bardzo dużo robaków, więc tak naprawdę zjadłam dużo więcej czereśni. Niestety sporo wiśni wyrzuciłam. Ja każdą jedną wiśnię, każdą jedną czereśnię otwieram, sprawdzam, czy nie ma robaka. Następnie zjadłam śliwki, węgierki, polskie. Ja uwielbiam najbardziej te duże, te małe nie smakują, są takie zamulaste trochę. No i śliwki, nektarynki to jest coś, co jem głównie przez całe lato, jest naprawdę moje najbardziej ukochane jedzenie. Jeśli chodzi o ilości, no to na jedno posiedzenie naprawdę jem więcej niż widzicie na obrazku, bo zarówno jak
i nektarynki, śliwki, zresztą wszystkie inne owoce jem mniej więcej od 1,5 od kilograma, gdzieś do 2 kilogramów na posiłek. Uwielbiam, no naprawdę uwielbiam. Moim następnym posiłkiem były lody. Są to lody ze składników, które widzicie na ekranie, zblendowanych, czyli ja mniej więcej na porcję daję około 4-5 mrożonych bananów, dwie nektarynki, nie 4, jak tutaj widzicie, kopiatą łyżkę surowego kakao i suszone daktyle dla osłody. Są to najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek naprawdę jadłam i przebijają wszystkie, które do tej pory widzieliście na moim kanale. Polecam Wam spróbować. Może przez to, że nektarynki są świeże, a nie mrożone. One nie są aż tak, nie mają tak konsystencji stałej, ale nie szkodzi. To jest coś kosmicznego. Tego dnia na śniadanie zjadłam 3 duże mango, są to bardzo dojrzałe mango, tak jak widzicie. Dojrzałe mango ma kolor pomarańczowy w środku, przynajmniej te odmiany, które są dostępne w Polsce, bo nie wiem jak tam w tropikach na Bali to wygląda, ale w Polsce mango musi być w środku pomarańczowe, musi być intensywnie pachnące, a skórka musi mieć kolor żółto-pomarańczowo-czerwony, żeby naprawdę to było takie sztos mango. A potem zjadłam sobie 2 kg malin polskich, świeżych, sezonowych, które również naprawdę kocham. I ostatnim posiłkiem tego dnia były nektarynki, które naprawdę kocham. Tak jak mówiłam, mogę jeść ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. My tutaj mamy nektarynki, kupujemy sobie na palety. Zresztą tak jak większość jedzenia, po prostu jemy tego dużo we dwójkę. I tutaj widzicie właśnie dojrzałe nektarynki. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda w zbliżeniu, jak powinno wyglądać. Dojrzała nektarynka powinna mieć ciemny kolor, powinna mieć kropki, powinna być pomarszczona, jednym słowem powinna być brzydka, ale właśnie wtedy, kiedy owoce są takie pozornie brzydkie, są po prostu dojrzałe i naprawdę zdatne do jedzenia. Tego dnia na śniadanie wybraliśmy się na ostrężyny, które rosną niedaleko naszego domu, tutaj pod lasem, pod górami. Zerwaliśmy 2 takie pojemniki i ostatecznie obydwa zjadłam ja, ponieważ Adi nie chciał, kiedy biega sobie, wtedy mówi, że woli jeść świeże, ładować do brzucha prosto z krzaka, więc ja zjadłam 2 takie pudełka, Rajs jadła z nami. Pamiętajcie, że im owoce są ciemniejsze, im bardziej dzikie, im bardziej kwaśne, tym są bardziej zbawienne dla naszego ciała, dla naszej duszy i dla naszego całego istnienia, więc naprawdę ciemne, kwaśne owoce to jest potęga. Na obiad dostaliśmy zaproszenie od Matki Natury prosto pod jej zajebiste drzewo mirabelkowe. U nas w Bielsku Białej mirabelki rosną naprawdę wszędzie. Są to małe, słodkie śliweczki, w których zamkniętych jest tak wiele, wiele słońca. Więc kolejny posiłek tego dnia za darmo. Jeśli kogoś to interesuje, poczytajcie sobie o właściwościach odżywczych ostrężyn, mirabelek, jabłek, wszystkiego co dzikie, wszystkiego
co obfituje tak naprawdę matka natura i jest to kosmiczne, że to wszystko po prostu rośnie w tak wielkich ilościach i ludzie tego nie zrywają i chodzą do sklepu po jedzenie, a to tak po prostu mijają i ja tego nie rozumiem, więc zachęcam Was, żebyście szukali w swoich miejscach zamieszkania po prostu dzikich drzew z dzikimi owocami. I na koniec wleciały arbuzy, wleciały melony, czyli mega, mega nawodnienie. Naprawdę nawodnienie jest kluczem do zdrowia, jeśli zależy Ci na tym. No i co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Melony, moje ukochane kantalupy, smak pomarańczowego mydełka. Arbuzy, które są aktualnie naprawdę bardzo tanie. Te, które tutaj mamy, kosztowały złoty 50 zł za kilogram. Kupujemy ich dużo, kupujemy ich hurtowo i naprawdę lato jest bardzo, bardzo tanie, jeśli chodzi o wyżywienie, więc polecam. Nie musimy tworzyć jedzenia z czegoś, co wcześniej nie było jadalne. Nie musimy doprawiać i przyprawiać, by poczuć smak pokarmu. Nie musimy gotować, piec, smażyć i obrabiać jedzenia, aby dało się je spożywać. Nie musimy. Stwórca nie jest głupi, natura jest potęgą i źródło ofiarowało nam najpiękniejszy, najwspanialszy fast food, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Życie jest proste. Zjadanie świeżego, surowego jedzenia jest proste, lekkie, magiczne. To zupełnie inny, dotąd nieznany stan istnienia. Pokarm jest informacją, tak cenną. Możesz każdego dnia wybierać, jaki pakiet informacji w sobie zaaplikujesz. Czy owoc z drzewa, czy zielone liście z spędów, czy koren z ziemi, czy zabite i ugotowane ciało drugiej istoty. To wszystko nas kształtuje. Nasze ciało, struktury naszego umysłu, naszą świadomość, nasze postrzeganie, naszą kreację. Jesz od natury, więc jesteś blisko samego siebie, bo jesteście przecież jedno. W surowym odżywianiu nie chodzi o szukanie połączenia z wszechświatem, Bogiem, duszą, czy jakkolwiek to nazwiesz. W surowym odżywianiu chodzi tylko o niezrywanie więzi, spójności, jedności, którą już masz. Możesz codziennie na nowo wybierać. Jest tyle wariantów rzeczywistości do wyboru. Zrób raz eksperyment i na jeden dzień zmień swoje wybory. Jakiekolwiek by one nie były. I jesteś zawsze bezpieczny, kiedy ufasz.